Drodzy Państwo, to było 2 dni temu. Ja jechałem tramwajem. Przyjechałem tutaj do domu. Już się tutaj niepokoicie. Widzę, że nie ma głosu. Zaraz głos będzie. Usłyszycie mnie. A właśnie, zaraz, bo ja słyszę też siebie, ale zaraz to zlikwiduję. Drodzy Państwo, to było tak, że ja po prostu wysiadłem z tramwaju i nagle po prostu słyszę, że tramwaj bardzo motorniczy, tam bardzo dzwoni. Zaczęliśmy się wszyscy stojąc, bo akurat czekałem na zielone światło, żeby przejść tam przez jezdnię. Zaczęliśmy się wszyscy niepokoić, skąd to dzwonienie. Cóż tam, nie wiem, czy tam jakiś pies przed ten tramwaj, czy coś. A to po prostu pan motorniczy jest moim fanem i bardzo chciał mnie pozdrowić. Ja bardzo panu dziękuję. W ogóle powiem państwu, że takie mam niesamowite, nie wiem, jakiś oddźwięk od słuchaczy, takie mam reakcje słuchaczy. Nigdy, słuchajcie, nie miałem takiej sytuacji, żebym po prostu był zaczepiany, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, przez ludzi. A teraz to naprawdę przeżywam i ani żadne prowadzenie wydarzeń, bo też prowadziłem i główne wydarzenia, przecież też miałem takie incydenty, i czy prowadzenie jakichś bloków, to w ogóle to pikuś jest przy tym, jaką siłę daje ten YouTube, jak bardzo te audycje są słuchane. To jest nieprawdopodobne. Drodzy Państwo, bardzo Was serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami. Powoli naprawdę zaczynają mnie bardzo te audycje, tak, nie wiem, jakiego słowa użyć, no. Bardzo je lubię i coraz bardziej się bawię z tych audycji, robiąc te audycje, więc to jest dobry prognostyk, bo ja muszę, proszę Państwa, jak coś robić, to sama wizja tam zarobienia pieniędzy to jest trochę za mało dla mnie. Ja muszę mieć z tego po prostu fan. Pozdrowienia z Poznania, dobry wieczór Panie Robercie, pozdrowienia z Katowic, witam wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie, tutaj też są ludzie z zagranicy, którzy mnie słuchają. Dzisiaj w ogóle naprawdę tyle osób, już nie będę wszystkich pozdrawiał, chociaż zrobię jeden wyjątek zrobię na koniec tej audycji. Tutaj sobie nawet zapisałem rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć. Czekajcie, już przełączam się, żebyście mnie zobaczyli, no bo jak YouTube, no to trzeba widzieć człowieka, prawda? To będzie chyba, tak, to będzie to. Oto i ja. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Mam te oczywiście okulary. Łapki w górę, tak. Bardzo dziękuję za łapki. A, właśnie, w ogóle dziękuję za wszystkie subskrypcje, tak? Dlatego pozdrowienia ze Szwecji też pozdrawiam. To jest dla mnie bardzo ważne, jak się okazuje, te subskrypcje. Bardzo czekam na to, aż będzie 40 tysięcy, także przy 40 tysiącach zrobimy questions and answers, czyli pytanie i odpowiedzi. Myślę, że to będzie bardzo interesujące dla Państwa, także ci, którzy jeszcze nie dali tak zwanego suba, to bardzo proszę o subskrypcję. Tam jest jakaś taka ikonka, trzeba ją kliknąć. No i za te łapki też dziękuję, bo to chyba zwiększają się zasięgi. Ja te zasięgi mam bardzo w tej chwili ścięte przez to, że miałem po prostu te przerwy długie. Ja, wiecie Państwo, ja potrzebowałem tych przerw, bo ja wiem, że będzie po prostu bardzo dużo tutaj ludzi to oglądało niedługo. Wiem o tym dobrze, bo jak zrobimy ten cały projekt Kontakt na żywo, jak sobie zobaczycie, jak my pojedziemy na ten kuter. A, no, może nie będę zdradzał Wam w tej chwili szczegółów, ale uwierzcie mi, że wiem, że ten projekt akurat sprawi, że będzie to oglądane po prostu przez nieprawdopodobną liczbę ludzi. I to nie tylko w Polsce. Także jeszcze można się pocieszyć trochę tym, że ten kanał jest taki zupełnie niszowy i mało kto tutaj czy wróci audycja o architekcie, pyta Ania, pani Anna. Trudny temat, wiecie, że bardzo ta audycja o reinkarnacji poruszyła ludzi i z wielkim bólem musieliśmy ją zdjąć, oczywiście na wyraźną prośbę, no nawet nie prośbę, taką bym powiedział, no nieważne, osoby, o której ta audycja była, z powodów też, o których nie chcę tutaj Państwu mówić, bo to są takie rzeczy bardzo osobiste, natomiast na pewno ta historia wróci. Tak czy inaczej ona wróci. Nie jest to jedyna historia o reinkarnacji, które mamy, bo tych historii jest oczywiście więcej, tylko
Ta była naprawdę niebywała przez, jest niebywała przez tą siłę dokumentacji. Tak? My mamy podobne historie z krajów zachodnich, ale to jednak jak jest z Polski coś, to jest zupełnie inna siła, prawda? I wezmę sobie chyba kawę tylko. Dobrze. No więc tak, będziemy się starali jakoś to zrobić. Nautilus w ogóle ruszy, za chwilę strony ruszą, ale wiecie Państwo, ponieważ Wy czekacie na tą windę całą, bo ja już tak zapowiadałem, a mamy w tej chwili przecież niedługo Halloween, tak? Nie, to są zaduszki u nas, tak się to nazywa. I chcecie takie historie z dreszczykiem, mam nadzieję, że to lubicie, takie właśnie historie. To jest historia z dreszczykiem, ale wiecie Państwo, o czym to jest historia? To jest historia o czymś takim, ja Wam pokażę. Bo tutaj ja tak napisałem w tym całym mojej zapowiedzi tam, że to nie jest tak o duchach. To moim zdaniem jest historia o czymś takim. Tak, o takiej właśnie sytuacji. Co to jest za sytuacja? Wiecie Państwo, jak to nazwać? Można na przykład superpowers, to się tak w tej sferze angielskojęzycznej tak to nazywają, czyli supermoce ludzkie. A uwierzcie mi Państwo, czy można troszkę głośniej? Ja myślę, że jest głośno. Tutaj jest jakaś prośba. Nie, wszystko jest w porządku. Ja tutaj kontroluję wszystko na wskaźnikach, także jakby było źle, to będzie dobrze. Wiecie Państwo, te superpowers to jest coś takiego, co bardzo pobudza wyobraźnię ludzi. I wiem, że ludzie, no właśnie tutaj nawet tak to napisałem, jak to Brytyjczycy i Amerykanie tak o tym mówią, to w ogóle, powiem Wam szczerze, to mnóstwo ludzi marzy o tym, żeby mieć takie jakieś niezwykłe możliwości. Ja na przykład, co do tego zaliczam, no oczywiście zaliczam jasnowidzenie, prawda, to jest jasne, ale zaliczam też do tego chociażby możliwość przesuwania przedmiotów, możliwość wpływania na ludzi i to tak w ten sposób, że nijak się tego nie wytłumaczy, w żaden sposób tam naukowy, czy nauka jest absolutnie bezradna, a już najbardziej, tutaj kolejne pozdrowienia, bardzo dziękuję Państwu, najbardziej proszę Państwa, najbardziej chyba robi wrażenie ta ostatnia, ten ostatni szczebel tych możliwości, czyli wpływanie na zdarzenia. Trudno będzie mi o tym Wam powiedzieć. Będę próbował, nie w tym odcinku, ale w zupełnie innym odcinku. W ogóle takie trudne tematy będę miał teraz, także ja nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzicie, bo tam UFO to jest w ogóle pikuś, to jest banał. Znaczy, no banał. To nie jest taki banał, prawda? Ale można to jakoś ogarnąć. Natomiast te rzeczy związane z oddziaływaniem na ludzi, tych mocy takich istot niezwykłych, które się czasami pojawiają tutaj na Ziemi, to już będzie trudno o tym powiedzieć. Drodzy Państwo, ja w ogóle, tak, tutaj się cieszycie, że będzie trochę mnie częściej, to ja od razu Wam powiem, jak się cieszycie z tego powodu, że, przepraszam, że ja sobie tak musiałem zapisać te rzeczy, ale tego trochę jest, żeby się nie pomylić. A właśnie, jutro, bo dzisiaj jest poniedziałek, jutro będzie o znakach na ludzkim ciele, dlatego że pojawiły się po prostu niesamowite nowe informacje, fantastycznie ciekawe. I mój przyjaciel z okrętu Nautilus, z Fundacji Marek, mówi, słuchaj, wiesz co, powiedzmy tym ludziom troszeczkę, bo oni naprawdę powinni o tym wiedzieć, zróbmy taką rozmowę. Ja mówię, dobrze, to ja się z Tobą połączę. I on się zgodził. I to będzie jutro. To będzie jutro. To już teraz Państwa zapraszam na ten odcinek jutrzejszy o tych znakach na ludzkim ciele. To jest w ogóle, ja w ogóle uważam, ja już o tym mówiłem, że to jest sprawa najważniejsza z tych, które mówię w tej chwili. Bo oczywiście UFO, oczywiście zdany, a właśnie o zdanach będzie super audycja. Już się cieszę i czekam na tę audycję. Ale powiem, drodzy Państwo, Wam, że historia z tymi znakami na ciele, zobaczcie sobie te znaki, bo mam nadzieję, że tak one wyglądają. A to jest znak z roku 2016 bodajże.
Taki znak się pojawia i on znika po 2 tygodniach. I to jest naprawdę niebywała historia. I to będzie jutro, proszę Państwa. Także będziecie mieli okazję widzieć częściej. Naprawdę zaczyna mi to się bardzo wszystko coraz bardziej podobać, z czego się cieszę. A zobaczycie, co się będzie działo, kiedy ruszy taki projekt. Tylko musi się trochę cieplej zrobić. Wtedy naprawdę liczba subskrypcji... Zobaczycie sami zresztą, co się będzie działo, bo ja wiem, że to zadziała, więc będzie o tym tak głośno, naprawdę tak głośno, że... No, ale to wszystko nas jeszcze czeka. Dobrze. Drodzy Państwo, łapki w górę dla zasięgów. Tak, tak, pięknie Wam dziękuję w ogóle za wszystkie miłe tutaj wpisy. Wiecie Państwo, ja... Co z tą windą? No właśnie teraz czas na windę. Powiem Państwu tak, ja nagrywam dużo rozmów z Wami na ten telefon, tak? To jest moja inwestycja, kupiłem ten telefon specjalnie dla Nautilusa. Są tam rozmowy oczywiście, które, no, powiem tak, robią wrażenie na mnie też, bo to są rozmowy o UFO, mamy fantastyczne historie. Darek, pytasz o kiedy o zdanach, zadzwonię do Ciebie i Ci powiem niedługo, dobrze? Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobimy. Tam są historie, przepraszam, tutaj odpowiadam też na czata na bieżąco. Powiem Państwu tak, że ja... Historie o UFO, jak dzwonicie tam, że widzieliście UFO, czy UFO wylądowało, czy nawet, że kogoś tam miał ktoś bliskie spotkanie z UFO, one robią na mnie wrażenie, bo oczywiście ja wiem, że to jest prawda i wiem, że to się wszystko dzieje i ludzie, którzy nie wierzą w UFO, no cóż, mogę się tylko uśmiechnąć i tylko powiedzieć Wam, że się mylicie, no, ale to w sposób przyjemny się mylicie, bo się przyjemnie zaskoczycie kiedyś, jak poznacie prawdę UFO i o tym, kto tutaj przylatuje. Natomiast są takie momenty, kiedy nawet ja jestem zdumiony. I taką historią jest ta historia z windą. Ja myślę, że będziecie Państwo w trakcie tej historii sobie mogli zrozumiecie, dlaczego jest ona niezwykła i wyjątkowa. I nie jest to taka historia klasyczna, typu tam duch straszy, coś, nie. Ona jest wyjątkowa i zanim ją skomentuję i jakoś spróbuję tutaj ją, drodzy Państwo, coś o niej powiedzieć, to po prostu proponuję ją sobie posłuchać. Czekajcie, że na chwilkę założę tylko te okulary. Czy dobrze tutaj? Dobrze. Film winda. Także... Panie, panowie, posłuchajcie rozmowy. Ja się zdecydowałem tutaj dać, gdzie to jest. To się dzieje w Warszawie. Miasto Warszawa. Stołeczne miasto. Uczestnicy, bardzo poważni ludzie. A teraz ta rozmowa. Króciutka, ale gwarantuję Wam, że robi wrażenie. Dzwonię, bo nie wiem, gdzie mam zadzwonić. U mnie w bloku. Jest sąsiadka, która od jakiegoś czasu my sądzimy, że ma schizofrenię, ale zaczęły dziać się dziwne rzeczy, bo jestem w zarządzie wspólnoty i znajomi sąsiedzi zgłaszają się do mnie z tymi samymi historiami, to znaczy, że opowiadają to samo, że sąsiadka stoi 2-3 metry od windy, patrzy na drzwi windy, drzwi się próbują zamknąć, idą do połowy i wracają, idą do połowy, się zamykają i wracają. I w momencie, kiedy ona odejdzie od tych drzwi, albo nawet odkręci głowę w drugą stronę, winda zaczyna działać normalnie. I są 4 przypadki potwierdzone niezależnych osób, które nie znały tej historii od innych, że tak się dzieje. I pytanie, co można zrobić, bo powiem szczerze, że sam się zaczynam bać. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ja w ogóle uważam, że schizofrenia to jest wielka tajemnica i wiem, jak tutaj oczywiście nauka i psychiatria to tłumaczy, ale to różnie może być z schizofrenią. Nie chcę w tej chwili się wdawać w hipotezy, jakie mam. Natomiast to jest bardzo ciekawe, co Pan mówi. A jakie to jest miasto? Stołeczne Warszawa. W Warszawie, tak? Wie Pan, jedna osoba, która mi to opowiada, to jest miasto Stołecznego Warszawy, drugi to jest... Czyli poważni ludzie. Tak, to nie są oszołomy, w sensie to są ludzie, ja sam jestem powiem szczerze, że nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co można w tej sytuacji zrobić, bo tam były dziwne rzeczy jeszcze z tą dziewczyną, znaczy, po pierwsze, nie chcę, żeby pan odebrał jakkolwiek, że próbuje dziewczynę szkalować i tak dalej, bo widocznie ona ma jakiś
problem do przepracowania i broń Boże mi oceniać pozytywnie czy negatywnie. Ile ma lat? Niech pan powie. Między 33 a 38. Czy zachowuje się w jakiś dziwny sposób? Nie wiem, coś takiego, co rzeczywiście budzi państwa niepokój, abstrahując od tego. Zaczęło się od tego, że siedziała z psem na balkonie. W sensie wyglądała jak osoba, która doznała mega traumatycznego przeżycia, takiego ogromnego żalu i siedziała trzymając psa w objęciach, nieruchomo. To trwało bardzo długi czas. Sąsiadom zaczęło przeszkadzać, bo te psy srały na tych balkonach i tak dalej. Poza tym było gorąco, te psy bez niczego na tym balkonie, więc była nasza interwencja, tak, żeby po prostu zwierzęta się nie męczyły, bo naszym zdaniem, bo wszyscy kochamy zwierzęta, się męczyły. No i rzeczywiście, nie wiem, czy ona się pozbyła tych psów, czy coś, w każdym razie problem się ukrócił. Potem miałem taki kontakt z tą panią, że ona zgłaszała notorycznie, że nie działa jej kod do domofonu. Ja mówię, ale źle pani wpisuje, bo najpierw trzeba tam hashtag, tak. Potem czy tam zero, a potem kończymy dzwoneczek. Tak jest. A ona wpisuje po swojemu. Ja mówię, tak się wpisuje. Ona wpisuje po swojemu. Mówię, ale to tak należy wpisać. Nic. Na każde, miała problem na każde rozwiązanie. Kiedy się orientowała, że już dany problem został rozwiązany, ułamku sekundy znajdowała drugi. Także mówię, dobrze, to niech pani weźmie tutaj za 10 zł taki bryloczek do domofonu, to nie będzie pani musiała wpisywać. Dobrze. Ja mówię, to proszę tutaj wypełnić wniosek. Ja nic nie będę wypełniała. Mówię, dobrze. Wypełniłem na siebie, dałem jej to po prostu. Nie, tak nie może być. Ja mówię, czemu? Czyż rozwiązuje to pani problem? Bo nie. No w końcu udało się, że wzięła to ode mnie. To działa udowodnienia. Jakby młoda dziewczyna, racjonalna, nie wie, co się stało. Ale coś się chyba niedobrego dzieje i powiem szczerze, że te historie sąsiadów przyprawiają mnie o gęsią skórkę. Tak, ale wie pan co, że to może być też poltergeist tak zwany, wywoływany przez nią sam, bezwiednie albo ze świadomością. To też jest ciekawe, bo to się czasami zdarza. Co prawda to się zdarza przy dziewczynkach rzeczywiście, ale młodszych takich, ona jest po 30, no ale to by świadczyło też, no niezwykle, a ona gdzieś pracuje w ogóle, ma coś, jak pan się ocenia? Wie pan co, ona jest z mega bogatej rodziny, mają, wiem, że sporo mieszkań w okolicy, okolica jest dosyć dobra, bo to jest przy z tego co wiem, to ona nie musi pracować, ale też wiem, że rodzina w ogóle ze sobą nie utrzymuje takich bliskich relacji, nawet na święta się nie widują. Ale bardzo ciekawa sprawa, bardzo. Ja zachowam tutaj do pana numer telefonu i proszę mnie poinformować, jak to się wszystko potoczy, dobrze? Bo ja bym to zobaczył, że ktoś oczami blokuje windę, a jak odwraca głowę, to ta winda zaczyna normalnie działać, to ja bym tam osiwiał momentalnie i chyba bym przebiegł przez zamknięte drzwi. Przysięgam. Strasznie, jest to straszny cykor. Tak. No. Ja miałem, tylko wie pan co, ja miałem do czynienia z tego typu historią, no ale to było w latach 90. i dotyczyło właśnie dziewczynki małej, która, przy której po prostu działy się rzeczy niebywałe. To znaczy, włącznie z tym, że przelatywały jajka przez ścianę do sąsiadów, jajka. Po przelocie przez tą ścianę były zagotowane na twardo. Naprawdę takie rzeczy. Ja wiem, że to brzmi po prostu, jakby to było szaleństwo, ale tak pamiętam, było. Przedmioty latały przy niej, elektryczność wysiadała w całym bloku, permanentnie. I w momencie, kiedy już było dojrzewanie tej dziewczynki, wszystko ustało. Nikt nie wie, na czym ten poltergeist polega, ale to tak by wyglądało, bo oczywiście tutaj też można przyjąć, że ona albo jest opętana, co też przecież się zdarza, że może mieć inny byt w sobie, który takie rzeczy może robić. Wie pan, te wszystkie horrory amerykańskie, mimo tego, że możemy się z nich śmiać, one pokazują wiele prawdy o naszym życiu. No, chociażby Warrenowie. Chociażby, tak. Z tego co wiem, na fakt, w miarę tak. Na fakt. Ale też, dokładnie, ale też panu powiem, że
Może być tak, że jej przez jakąś na przykład psychiczną historię się odblokowała pewna umiejętność, która jest w nas zakodowana, tylko że my mamy ją uśpioną, czyli właśnie wpływania na rzeczy związane z elektrycznością, na urządzenia. Nie wiem, jak to jest, wie pan, to są rzeczy zupełnie nie do pojęcia, niezbadane, ale takie rzeczy rzeczywiście istnieją. Super, że pan zadzwonił, bardzo panu dziękuję. Przyznam, że takiej historii jeszcze nie miałem. Może by windę, to bardzo ciekawe. Ja, wie pan, co, mam taki układ w tym telefonie nagrywający, ta nasza rozmowa. Nie miałby pan nic przeciwko temu, gdybym w tej jednej z moich audycji tam fragment tego puścił, jak pan opisuje, bo to jest niesamowicie ciekawe. Ale bardzo bym prosił, żeby to był fragment bez podawania... Bez podawania miejsca, tak, tak. W sensie, że dobrze. Ja się zajmuję tym, czym się zajmuję, kim były osoby, które zgłaszały dobrze. Tam, że osobiście kiedyś też miałem jedną dziwną historię. Mianowicie byłem na warsztatach teatralnych, bo gdzieś tam w nocy byliśmy, jak to nastolatki poza miejscem zakwaterowania i przysięgam, że widziałem zmaterializowany cień w postaci psa, który miał czerwone oczy. A najlepsze jest to, że ja powiedziałem o tym komuś, a ktoś mówi, a to w zeszłym roku 3 osoby widziały. Ja się z tego nie śmieję, ponieważ ja po prostu... Ja po prostu wiem, że te psy są. Oczywiście, że są. Tak, tak, są. I mają rzeczywiście czerwone oczy. Tak, ale pan widział tylko cień, prawda? Tego psa. To znaczy, to wyglądało jakby cień przybrał materię. Jasne, tak to wyglądało. Jasne. No... Ale to był, jeszcze tak zapytam o tego psa, to było w pomieszczeniu jakimś, tak? Czy na zewnątrz? Nie, to było na zewnątrz, między drzewami w nocy. A no to na pewno pan widział tą. To jest jakaś demoniczna istota, tak? Ja, wie pan co, miałem taką historię, którą zresztą chyba nawet nagrałem. Gdzieś mam ją nagraną, zarejestrowaną. Że tego typu pies z łańcuchem biegł. Miał łańcuch jeszcze. W ogóle wielki był jak cielak. I ludzie, którzy to widzieli, było mało takie rodzeństwo, już dorośli ludzie wtedy byli, zobaczyli, jak ten pies po prostu... Myśleli, że się zerwał z łańcucha, tylko byli zdziwieni, że tak wielki pies. I on wbiegł, zaczął biec po jeziorze. Takie małe jeziorko. I niech pan sobie wyobrazi, i to była taki, powiedzmy, no prawie noc, ale widać było go bardzo wyraźnie, jak on biegł po wodzie i zatrzymał się na środku tego jeziorka i zaczął się śmiać ludzkim głosem. I oni po prostu już nie wytrzymali i zaczęli uciekać. Nawet jak ja to teraz opowiadam, to niestety to mogę chyba powiedzieć, kto to Elżbieta Wizental, moja dobra znajoma, mi to opowiadała, już nie żyjąca, więc... No, niesamowita historia. Także absolutnie wierzę, że pan to widział, bo ich relacja była, pamiętam, no przejmująca o tym psie i nie tyle, nie byli oni jedyni. To było pod Legnicą, tak, to było pod Legnicą, pamiętam. I nie byli jedyni, którzy tego psa widzieli biegającego tam. On się pojawiał czasami, tak. I to jest też, wie pan, za $1 000 000 pytanie, co to jest ten, czym jest ten pies, co to jest w ogóle, czy to jest jakaś... Bo to na całym świecie się pojawia, z tego pojawia się, na tak. Też był ten wątek. Tak, to nie, to jest to prawdziwa historia z tym psem, absolutnie. Natomiast to i tak jest nic w porównaniu z historią, którą miał mój przyjaciel, który mieszka we Włoszech. Rodzice kupili dom, jakiś taki już używany, i oni gdzieś tam jako dzieci znaleźli tam przy szopie zakopane lalki i przy lalkach były butelki z chyba czerwoną wstążką w środku i oni te butelki pootwierali. I chyba już nie muszę panu mówić, co się zaczęło dziać w domu. Czyli zaczęła być tragedia po prostu i przesuwałyby się same przedmioty, dziwne głosy, otwierały drzwi, tak. No. Nie można. Ja powiem panu szczerze, to jest dybuk tak zwany. Bardzo popularne tworzenie dybuków jest w kulturze żydowskiej. I ja z dybukiem też mam historię z Polski, taką straszną, że Matko Boska, jak ludzie taką skrzynkę dybukową po prostu otworzyli i nie powinni tego otwierać. Aha. Nie wiedzieli, no nie ich wina, tak, znaleźli to w starym domu, po prostu otworzyli
I pamiętam, że problem był taki, że się wyprowadzili z tego domu i to za nimi poszło. Niech pan sobie wyobrazi. To za nimi poszło. Cokolwiek to było, nie? Jakiś byt po prostu złośliwy był. Ale co, że byt byłby zaklęty w tym zatrzymany, w tym pudełku? Nie, ja wie pan, to przerasta moją wyobraźnię. Ja nie wiem, jak to byłoby tłumaczyć. Powiem panu, że jestem wyjątkowo człowiekiem próbującym stać racjonalnie dwiema nogami na ziemi, no, ale no jest coś dziwnego w tej historii, z którą do pana dzwonię i raczej nie starałbym nie robić z siebie atrakcji, gdybym nie wierzył tym osobom, jasne, jasne, które mi to opowiadały. Natomiast co można zrobić, żeby, nie wiem, albo to przyhamować, albo żeby nikomu nic się nie stało? Są sposoby, tak, są sposoby. Ja mam taką propozycję. Niech pan jeszcze spróbuje zrobić to, co pan obiecał. Dobra. Dobrze. I w momencie, dobrze, gdyby były kolejne jakieś takie relacje i byłby, powiedzmy, no nie wiem, tak, że to by w domach ludzi jakieś, bo to wtedy, no bo co, no bo wie pan, to można zrobić tak, że jeżeli ktoś miałby przez nią kłopoty tego typu, żeby coś się przesuwało, to można w łatwy sposób pewną operację tam zrobić i wtedy się uwolni od tego. A tak to trzeba by przeprowadzić to w jej mieszkaniu i to raczej z nią. Trzeba by po prostu za jej zgodą musiałaby się spotkać z zawodnikiem, który się zna na tych sprawach i wie, jak to zrobić. To może pójść za człowiekiem, tak? Niestety, to musi być bardzo silne medium, bo... Ale mówię, nie chcę w tej chwili już jakby wchodzić w szczegóły. Proszę zachować ten telefon i jakby co zadzwonić, dobrze? Jak pan będzie wiedział więcej. Dobrze, panie Robercie, to robimy tak. Ja postaram się jakoś nagrać. Tak. Jeszcze jedna rzecz, która może jest istotna. Mhm. Ona z nikim nie jedzie windą. Czyli jeśli ona czeka na windę, a ktoś przychodzi w tym samym czasie do windy, to ona rezygnuje, idzie schodami. Jeśli ona zjeżdża i ktoś dochodzi na którymś piętrze, to ona też wychodzi, zanim ktoś wejdzie. Bardzo ciekawe. Prawdopodobnie ona jest świadoma tego, że to się dzieje w jej obecności. I nie chce, żeby ktoś to widział. Tak. No tak to trzeba tłumaczyć sobie. Bardzo ciekawe. Czyli to ona by robiła wtedy świadomie. A jeżeli by to robiła świadomie, no powiem panu szczerze, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, ale nic. Dobra, bardzo panu dziękuję za telefon i... A ja do pana się zgłoszę, jak uda mi się tak zrobić. Natomiast na własną rękę nie ma niczego, co moglibyśmy podjąć w celu jakiegoś takiego zabezpieczenia. Znaczy, wy możecie się zabezpieczyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy, to mogę panu powiedzieć. Bursztyn, ma pan bursztyny? Jakieś nie ma pan pewnie bursztynów. Niech pan zakupi bursztyny. Jakieś tanie nawet, bardzo tanie. I w rogach pokoju, tam gdzie pan śpi, sobie postawi po jednym bursztynie. To pierwsza rzecz i warto też kupić białą szałwię. Biała szałwia, wie? Tak. I po prostu to trzeba okadzić sobie dom tym i to naprawdę działa. To naprawdę działa. Ja wiem, że to rzeczywiście działa i to jest taka najprostsza metoda. Dosyć skuteczna. Także mówię, no ale to wtedy, kiedy są jakieś kłopoty, bo tak jak nie ma kłopotów, to pewnie to wszystko się rozgrywa w jej mieszkaniu, podejrzewam. A ona wychodzi na balkon po to, żeby po prostu, bo ona tam może być na przykład atakowana w tym domu i ona dlatego na ten balkon wychodzi, bo tam się czuje bezpieczniej. No, czyli ona mogła z tym... No, wie pan, to ciekawa rzecz, nietypowa historia, ale takie historie bardzo lubię, także bardzo, bardzo panu dziękuję za telefon. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się z panem porozmawiać, bo pamiętam, jak miałem te kilkanaście lat i słuchałem zawsze pana audycji, co dawało dużo rozrywki, ale to też nie rozrywki, to jakby coś więcej, fascynacji, no nie wiem. Jest mi przemiło, no, że takie osoby jak pan są i pamiętają mnie i także ten. No w każdym razie dobra. Ale będę miał więcej, odezwę się. Ale bardzo fajnie, że pan zadzwonił, a ja tutaj my spróbujemy z tym materiałem. To ja miałem taką teraz przerwę w tych emisji, tych materiałów, ale mam już teraz całą taki zestaw. Ale ta jest tak ciekawa historia, że aż szkoda, żeby ludzie tak. Tutaj... Dobra. Miłego dnia. Wielkie, odezwę się. Wielkie dzięki, czekam na wiadomości.
Na razie. Dziękuję. No tak, drodzy Państwo, sobie tutaj śledziłem czat, ależ tutaj jest osób, które nie wierzą w to, że to bzdury, że to, no cóż, drodzy Państwo, powiem tak, mówiłem, że o tym ciężko się mówi i naprawdę też bardzo dużo ludzi traktuje takie historie, słyszeliście, że to jest facet, no, to nie jest jakiś żartowniś, znam jego imię i nazwisko, to jest znany człowiek, poważny człowiek, pełniący ważną, dlatego żeśmy zmienili jego głos. W każdym razie ci ludzie traktują te rzeczy bardzo źle z wielu powodów, a jedną z nich jest też, ja tak myślę, że oni na przykład są bardzo nastawieni negatywnie do, nie wiem, do kościoła, do religii, coś, a tutaj to tak troszeczkę by potwierdzało, że coś jest w tym wszystkim, na przykład w czymś takim, co się nazywa opętanie, że przyjada, a tu przecież to musi być bzdura, skoro mówi o tym kościół, prawda? No więc tak sobie to ustawiają. Ja się już do tego przyzwyczaiłem, wiecie co, że ja mam w ogóle komfort wieku, bo ja jestem już stary i przez to kompletnie mi już takie rzeczy nie robią na mnie wrażenia, słuchajcie, i mam przez to po prostu taką, no, poczucie takiego właśnie ogromnego komfortu. No, bez ideologii, to ideologia. A dlaczego bez ideologii? Co to znaczy bez ideologii? Wiecie Państwo, to czeka Was jeszcze wiele niespodzianek tutaj na tym kanale, ale ja się dzisiaj zastanawiałem, jak Państwu pokazać, że są te supermoce, tak? Że to nie jest tak, że ja mogę pokazać Wam osobę, która przesuwa po stole paczkę na przykład zapałek, aczkolwiek byłem bardzo bliski, żeby to pokazać, tylko że chciałem wyjechać do człowieka, który to robił bez najmniejszego problemu. Pokrzyżowała mi pandemia te plany, bo to dosyć była daleka wyprawa. No, ale w każdym razie powiem, nie jest pan stary? No, panie Aniu, mam 57 lat, no ja myślałem, że po prostu nie kokietuj. 57, ludzie, ja myślałem, że po 40 to ja już w ogóle się nie żyję, powinno się ludzi usypiać. Nie kokietuj, no ładnie. Wiecie państwo, że zastanawiałem się nad tym, jak to powiedzieć, jak to pokazać wam, że to jest prawda, że takie rzeczy się zdarzają. I nie przypadkiem trzymam karty w ręku. Karty, wiecie ile jest kart? 52 karty są, tak? Karty to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, zwłaszcza brycz. Ja uwielbiam brycz. Ostatnio, przyznam szczerze, miałem mało okazji, żeby grać brycz, ale uwielbiam i uważam, że to jest wielka, wielka, absolutnie, absolutnie to jest wielka, wielka rzecz brycz. I powiem Wam, że nawet się odważę Wam coś pokazać, choć się zastanawiałem, bo przecież będzie oczywiście za chwilę tutaj ten, czy Jackowski zna sprawę tej windy? Nie zna. Waria, tak, nie zna. A może powinien poznać. A to jest dobry pomysł, wiecie? Rzeczywiście, żeby do niego zadzwonić. Tak, to jest dobry pomysł z tą windą. Tylko musiałbym mieć zdjęcie. Dobra, ja o tym pomyślę. Dobrze, bardzo dziękuję za ten pomysł. Będziemy wróżyć z kart? Nie, nie będziemy wróżyć z kart. Nie będziemy. Proszę Państwa, przekroczę pewną barierę na Waszych oczach, niezwykłą, i coś Wam pokażę osobliwego. Mianowicie będę mówił o tym człowieku. Nie wiem, czy go znacie. Znacie Dynamo? Tak. Ja mam tutaj prośbę do moich moderatorów. Weźcie tutaj tych ludzi, którzy na przykład tak jak ten 528 wytnijcie. Trochę rzeczywiście tego jest za dużo. Proszę Państwa, Stephen Frain, czyli Dynamo. Bardzo ciekawy człowiek, powiem Wam szczerze. Uważany oczywiście za oszusta i takiego człowieka, który robi wyłącznie różnego rodzaju żarty, no takie manifestacje, które są, to jest moje zdjęcie z Dynamo, miałem okazję go poznać. Powiem Państwu, że ja zacząłem patrzeć na to, od początku jak na niego patrzyłem, na jego występy, to wiedziałem, że część z tych jego numerów to nie są takie rzeczy, które
można uznać za jakieś fałszywki. Czy powiem wam jedną dobry iluzjonista. No więc właśnie powiem wam taką sytuację, ponieważ ja mam, proszę państwa, taką sytuację, jak to nie żyje, czy on rzeczywiście nie żyje, czy to jest prawda, potwierdźcie to, bo ja nie słyszałem o tym. Wiem, że był bardzo chory, także bardzo proszę o jakiś link, bo to aż mi się nie chce wierzyć, że Stephen Fry nie żyje, niemożliwe. W każdym razie, drodzy państwo, ja miałem z nim bardzo osobliwą historię i tutaj chcę wam to powiedzieć, ponieważ ja wiem, że takie rzeczy z innymi ludźmi tutaj się też zdarzają, dobrze? Ja mam relacje ludzi, którzy byli świadkami jego pewnego pokazu i po prostu twierdzą, że tam w ogóle nie ma takiej możliwości, że były te numery jakieś tam lewe, że coś tam wyciągał. Nie, nic z tych rzeczy, ale powiem państwu jedną historię z kartami, dobrze? Żeby wprowadzić temat, panie Andrzeju, jak pan czeka na telefon, zaraz będzie telefon do pana. Przepraszam, 4 minuty, tak? Bo tutaj czeka mój gość na to, żeby porozmawiać i tak nie żyje. Aż mi się nie chce wierzyć, że Dynamo nie żyje. No nic, sprawdzę to zaraz sam. I proszę państwa, jest taki numer, ja to przez przypadek w nocy wszedłem na kanał BBC, poważny kanał BBC, i oni w nocy nadawali audycję z Dynamo. To był taki wywiad z nim, dłuższy, i ogromna była też, nie, ja nie wierzę, że nie żyje, bo ja bym to o tym przeczytał, żyje, oczywiście, że żyje, także Dynamo żyje, to są kłamstwa i to jest prawda, że on żyje, oczywiście. Na pewno bym o tym wiedział. Proszę państwa, jest taki numer, że jest cała sala. A dlaczego jest chory, to też jest ciekawe. On jest chory bardzo, na bardzo szczególną chorobę i moim zdaniem jest chory przez to, co on tutaj robił. No ale tylko powiem wam z tymi kartami. Drodzy państwo, wyobraźcie sobie salę. Na sali jest, nie wiem, około 100 osób. Taka widownia. I ja to oglądam. Oglądam to w nocy, tak? Jest taki moment, kiedy Dynamo prosi wszystkich tych ludzi na tym całym, bo to jest studio takie telewizyjne, tak? Kiedy on prosi ludzi, żeby wyobrazili sobie jakąś kartę, jedną kartę z 52 kart, tak? I ja, proszę państwa, może tą kartę znajdę nawet, żeby wam powiedzieć, ja w tym momencie od razu tą kartę sobie też wyobraziłem, po czym on mówi, proszę, bo każdy miał talię z tych ludzi, i o dokładnie, ma 40 lat i żyje, pani Elżbieta, zgadza się, i proszę państwa, i on mówi, podnieście teraz tę kartę do góry, i ja od razu czwórka karo, drodzy państwo, i wszyscy podnieśli czwórkę karo, nie wiem, czy tutaj widać tą czwórkę karo, no nie widać, ale no, tak widać czwórkę karo. Ja po tym numerze wiedziałem, że to nie jest przypadek, że ja też odebrałem tą czwórkę karo, że coś z nim jest jakaś, ma pewną umiejętność, drodzy państwo, którą nie jest, to nie jest, że tak powiem, nie jest, proszę państwa, tutaj to żadną sztuczką czy coś. Nie. Ja wiem, co to. Wiem, czego się nauczył, dlatego że taką umiejętność miał Wolf Messing, którym się bardzo zajmuje do tej pory, już wielki jasnowidz, wielkie medium przedwojenne. Mamy tutaj pełną dokumentację i wiemy, że on to robił. Praktycznie wszystko to, co robił Dynamo, robił też on. Polak, tak, Wolf Messing, jak sobie wstukacie Wolf Messing tam w tą Google, to wam to wyskoczy. I robił też Dynamo jeden numer. Jeden numer, który zresztą wielokrotnie powtarzał, to znaczy podchodził do ludzi i sprawiał, że na przykład podnosili ręce samoczynnie. To było w tej jego pierwszej serii. Ja pamiętam ten moment, kiedy on podszedł tam do takiej grupy młodzieży i po prostu mówi, to ja wam podniosę ręce, i podniósł im ręce do góry. Dlaczego o tym mówię, drodzy państwo? Dlatego, że postaram się wam pokazać, że tak rzeczywiście to działa i rzeczywiście taki moment, taki numer można zrobić. Połączymy się teraz z bardzo, bardzo miłym człowiekiem, czyli panem Andrzejem Dybowskim.
tutaj sobie możecie zobaczyć, który jest z kanału Polska Mówi. O, dokładnie, to jest on. Ja, drodzy Państwo, ponieważ on brał udział w takiej właśnie niezwykłej sytuacji, to ja pozwolę sobie do niego, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, zadzwonić. Tak, to znaczy tutaj sobie zobaczycie pana Andrzeja, a ja już do pana Andrzeja dzwonię. On czeka na mój telefon. Powiem wam, że ostatnio właśnie udzielałem wywiadu dla kanału Polska Mówi. I to będzie też, ten wywiad będzie bardzo niedługo. Czekajcie, zaraz jeszcze mnie zobaczycie na chwilkę, jak ja wyglądam z tym telefonem. Tak, proszę. Dzień dobry, panie Andrzeju. Znaczy, już żeśmy rozmawiali dzisiaj, ale tym razem słyszy pana cała Polska, tak, tak. Och, jak bardzo miło. Witam wszystkich serdecznie. O, może z tą całą Polską to przesadziłem, no ale tam trochę ludzi. Ile tutaj jest ludzi? No ponad 2000, tak? Także całkiem sporo. Fantastycznie. Ach, panie Andrzeju. Słucham pana, panie Robercie. Od czego zaczniemy? Niech mi pan powie, kiedy będzie ten wywiad ze mną w ogóle? Kiedy gadacie? Wywiad będzie 2 listopada o godzinie 18.40. Taka halloweenowa rozmowa z panem, panie Robercie. 2 listopada, w czwartek. Jak ta rozmowa wypadła? Fajnie, bo tam zauważyłem, że... Moim zdaniem tak, dlatego że mamy tam też troszeczkę dreszczyku. Ja jestem takim człowiekiem, troszeczkę podchodzę bardzo sceptycznie do pewnych zagadnień życia takiego pozaziemskiego, a tutaj troszeczkę mi brakowało argumentów w rozmowie z panem i rzeczywiście czasami były momenty, które mnie tak napawały takimi emocjami. Tak, ja tam się postarałem, bo... Panie Andrzeju, ja w ogóle staram się w tej chwili, żeby nie powtarzać historii, tak? Ponieważ ludzie mówią, nie powtarzaj. Ja po prostu uważam te historie za najciekawsze, które mówiłem, prawda? Ale no, myślę, że takich też fajnych historii jest więcej, tak jak tam z tym, z tą historią, tak. Z tą kobietą, prawda? Która tam, jej syn zginął. Nie, on, jej syn przeżył, ona zginęła w tym samochodzie. Ja Państwa odsyłam do tego wywiadu, to pewnie sobie. Panie Andrzeju. Tak. Panie Andrzeju, słucham. Drogi. Zadzwoniłem do pana, dlatego że przeżył pan niezwykłą rzecz związaną z panem, który się nazywa Jerzy Strączyński, prawda? Tak. I to jest teraz tak, ponieważ on zrobił ten sam numer, który zrobił Dynamo. Ja, Dynamo, czyli Stephen Frane. Nie wiem, czy pan kojarzy tego człowieka. To jest... Rozmawialiśmy o nim, tak. Ponieważ on to no tak, powtarza historię, tutaj mi ktoś mówi. Ale drodzy Państwo, ja się spotykam z nowymi ludźmi, którzy nie znają tych historii. Wy je znacie, tak? A ja na przykład historię, przepraszam, że tutaj takie wtręty robię, panie Andrzeju, drogi, czat sobie czytam. No, ale to takie przyjemne jest, to ja uważam, mi się to bardzo podoba, że to tak mogę po prostu tutaj jednocześnie. Dobrze, panie Andrzeju, pan Jerzy Strączyński i pan mi tutaj dał, momencik, muszę założyć te moje nieszczęsne czarne okulary, żeby tutaj się nie pomylić. Wysłałem panu link do tej rozmowy, tak. To rozmowa sprzed kilku lat. I wie pan, że ja zdążyłem nawet zgrać coś z tego? Jak słowo daje. Ja to zgrałem i teraz pana poproszę, ponieważ ludzie widzą, jak to wygląda, tak? Widzą, że po prostu pan tutaj stoi z tym panem. Niech pan powie, jak to było. To znaczy tak, pokrótce może powiem, byliśmy na rozmowie, która dotyczyła tematów bardzo zbliżonych, ale trochę niezwiązanych z tym, że możemy energią wpływać na drugiego człowieka. Wynikło to zupełnie poza kamerą w rozmowie. Ja poprosiłem pana Jerzego, żeby coś takiego spowodował u mnie. Ja podkreślam, jestem naprawdę sceptykiem co do tego typu rzeczy. Panie Andrzej, jedna uwaga, przepraszam, już tak? Tylko tutaj ktoś prosi o link. Ten link do tej audycji z panem jest w opisie mojej audycji. I proszę dalej. Widzimy teraz, jak tutaj pan Strączyński pana tam dotyka i tak jakby pana troszeczkę popychał w tył i pan się rzeczywiście, mimo że on nie dotyka pana, to pan się w tył przesuwa. To było niebywałe doświadczenie, ponieważ po prostu ja nie miałem wpływu na to, co on robił tak naprawdę. Żeby było jasne, wytłumaczył mi, że to przede wszystkim kosztuje jego bardzo dużo energii, żeby mogły tak na mnie wpłynąć. Nie ma to absolutnie żadnych
jakichś związków z uzdrawianiem, bądź jakimiś sprawami związanymi z tym, że może coś tam w jakiś sposób w naszym organizmie wpłynąć na jego egzystencję, czy też rozwiązać jakiś problem. Nie w ten sposób. W inny tak, ale nie w ten. To jest po prostu taka czysta ciekawostka, którą powiedział, że może tak naprawdę nauczyć każdą osobę, ale nie robi tego, nie poświęca na to po prostu czasu, bo to nie ma sensu. To niczemu nie służy. Wiedział pan, że ten sam numer robi dynamo? Robił kiedyś, bo to nie wiedział pan o tym. Nie wiedziałem. Mhm. Nie wiedziałem. I teraz tak, przechodzimy do tego numeru. Do tego numeru z ręką, że idzie pana ręka do góry. No, powiem szczerze, że to ludzie, że tak powiem, którzy są sceptyczni, drogi panie Andrzeju, powiedzą tak, ustawka, razem się ustawili, on tą rękę po prostu brał do góry, nic tam nie było takiego, że tutaj ten cały magik tam mu... Nie, to wszystko jest ustawione, tak jak cały no wszystkie numery dynamo są wielkim oszustwem. Co by pan im powiedział? Ja rozumiem i rzeczywiście moi znajomi także nie dowierzają mi. Ja chciałbym podkreślić, że podobnie, panie Robercie, jak jeśli chodzi o rozmowy z panem, że ja też mam troszeczkę problem, bo wiem, że na pewno coś musi być w tym wszechświecie, że musi coś istnieć i tak dalej. Szukam na to jakichś dowodów, natomiast pan jest dla mnie osobą bardzo wiarygodną społecznie i poświęcił pan mnóstwo lat na badania i nie mam argumentu, żeby panu nie wierzyć. Natomiast 30 jeśli lat, chodzi o mnie... 30 lat. Tak. Jeśli chodzi o moją osobę, ja kilkukrotnie poprosiłem pana Jerzego o powtórzenie tego, bo ja sam w to starałem się znaleźć jakiś haczyk. Panie Andrzeju, pana ręka teraz idzie w górę, ludzie to widzą. Mhm. Czy chce pan powiedzieć, tak, że ta ręka szła bezwiednie, że tutaj nie miał pan na to wpływu? Absolutnie. Ja robiłem to też w ten sposób, że zamykałem oczy, żeby nie było, że pan Jerzy mi sugeruje, którą rękę mam podnosić do góry. Także... stan takiej nieważkości tej ręki kompletnie nie męczyły się mięśnia. Ona sobie mogła wisieć po prostu w takiej pozycji bardzo długo i to nie miało absolutnie żadnego wpływu na mój dyskomfort. No. Ale tak... Ja pamiętam tą scenę z Dynamo, jak on zrobił to, ten sam numer zrobił i ludziom te ręce cały czas tak były w takiej właśnie, obie ręce im podniósł, bo tutaj pan Jerzy próbuje teraz drugą rękę panu podnosić. Tak. I ci ludzie nie byli w stanie ich opuścić. No tak. Właśnie. No, czy u pana było tak właśnie samo? To znaczy tak, u mnie tak się zdarzyło mniej więcej 3 miesiące temu, jak pan Jerzy był też na jakiejś rozmowie w moim portalu i poprosiłem go, żeby spróbował zrobić to wtedy, kiedy ja siedzę. Próbował to zrobić, nie dawało rady, więc stałem, podniósł mi rękę i zrobił się problem, ponieważ ręki nie mogłem opuścić, pomimo to, że on próbował to zrobić, ja po prostu nie bardzo byłem w stanie i przestraszyłem się i powiem szczerze, że już więcej tego próbował nie będę robić, dlatego, że to było bardzo niemiłe uczucie, że zblokowała mi się ta dłoń po prostu w górze, w takiej pozycji poziomej i ręka i nie mogłem jej opuścić i to tak dosyć długo trwało i troszeczkę nas to wszystkich zaniepokoiło, by była redaktor naczelna też świadkiem tego. Mhm. Podobno wpływ na to mogło mieć to, że niepotrzebnie próbowaliśmy to robić wtedy, kiedy ja byłem spięty i siedziałem, jak on mi próbował którąś rękę podnieść do góry. Wie pan, że tutaj, bo to jest niesamowite i ja się cieszę bardzo, że udało się panu wysłać mi w porę ten link do tego, no bo tak to by po prostu pewnie nie ludzie by tego nie zobaczyli. Oczywiście i tak w to nie wierzą, no bo to wiadomo, że w to nie wierzą. Ja panu powiem, że miałem taki numer z operatorem, który robił z Dynamo, jak był w Warszawie, robił tam, kompletnie był niewierzący, on zawsze po prostu, a tam bzdury, oszust, tam Robert, nie ma UFO, nie ma nic, nie ma ten... No i Dynamo mu zrobił właśnie taki numer jak panu. To znaczy zaczął nim kiwać, a potem te ręce mu tak... Czyli on ma to samo, co ma ten pan Jerzy, tak cokolwiek to jest, bo...
Nawet trudno mi, jak to, tylko tutaj to widać, no wyraźnie państwo też słyszycie pana Andrzeja, że to się stało po prostu, no. Nie wiem, jak mam ludzi przekonać, że tutaj... Trudno mi tutaj w jakiś sposób, no, przekonać, po prostu proszę w to wierzyć, zachęcam, żeby uwierzyć, dlatego, że pytanie, no właśnie, w jaki sposób to można zrobić, ja nie chciałbym przekręcić po prostu jakiegoś słowa, bo panie, że mi tłumaczy na GDS. Wie pan co, panie Andrzeju, drogi, tak? Mam taki pomysł, ponieważ ja mam jeszcze fragment z tego pana fantastycznego programu na kanale tak? Polska Mówi, link do tego macie państwo w tej chwili w opisie, tak, fragment wyciąłem. Jak fajnie pan Jerzy tłumaczy to, dobrze? Bo myślę, że to będzie fajnie posłuchać. Może posłuchajmy tego. Może posłuchajmy. A jak pan się jeszcze nie rozłącza, dobrze? Niech pan jeszcze będzie ze mną. Panie, panowie, posłuchajmy pana Jerzego. Panie Jerzy, będąc u pana kilka lat temu, poprosiłem o taką możliwość, żeby pan swoją energią na przykład był w stanie wpłynąć na moje ciało w jakiś sposób i pan to wtedy zrobił. Ja nie ukrywam, że ja jestem troszeczkę niedowiarkiem, ale bardzo mnie ciekawi pana praca, pana pasja. Rozumiem, że chciałby pan, żeby to powtórzyć, tak? Bardzo bym chciał. Wielu znajomych moich nie wierzy mi w to do końca, że to działa i ja chciałbym się przekonać, czy rzeczywiście czy może ja wtedy sobie czegoś sam nie sugerowałem. Za chwilę pana zaproszę, tylko przygotujemy się i pokażę panu, jak to działa. A w ogóle tych znajomych, którzy obcych, którzy w to nie wierzą, zapraszam tutaj. W zasadzie nie ma możliwości, żeby to nie działało. Jeśli się dobrze skoncentrujemy, nie ma, jak to się mówi, ludzi, którzy nie czują albo są niewrażliwi. Ja zawsze powtarzam to swoim kursantom, że był taki bokser, Kulej się nazywał. Prawda? I on zawsze mówił, że nie ma ludzi odpornych na ciosy, tylko są źle trafieni. I tak samo w bioenergoterapii. No tak i... Panie Andrzeju, tam słyszał tylko fragment tak. tego, prawda? Mhm, ale tak, ale on po prostu mówił o tym, że no, że w zasadzie każdego może zaprosić, prawda? Że każdy może się z tym spróbować. Tutaj dokładnie. Ludzie to bagatelują, to tylko sugestia. To tak, wie pan, to tak jakby pan podszedł do kogoś i mówi, ty podnieś sobie rękę i ten podnosi rękę, taka sugestia, nie? A co tam, drobiażdżek, to zwykła taka banalna, a to nie jest banalna rzecz. Nie, dobrze. To tak nie działa. Ja jeszcze jedno chciałbym dodać, że nawet był taki moment, że ja próbowałem troszeczkę blokować, żeby ta dłoń, ta ręka cała nie szła do góry. No nie dało rady. Było to silniejsze, było to uczucie takiego przyjemnego, przyjemne. Ja nie miałem na to wpływu po prostu, praktycznie żadnego. I nie stanowiło to absolutnie, tak jakby było to niezwiązane z moimi mięśniami. Bo normalnie jak wezmę całą rękę i trzymam, no to czuję, że używam mięśni i tak dalej. Tu absolutnie... Tylko jeszcze jedną rzecz powiedzmy, tak jak żeśmy ostatnio, w ogóle dziękuję bardzo, że pan mnie odwiózł po tej rozmowie, bardzo mi było miło, naprawdę, zawsze z panem się fajnie rozmawia, ale wspomniał pan o tym, że to też robił ten człowiek z panem, kiedy miał pan zamknięte oczy, tak, kiedy pan nie wiedział, tak, to chyba jest bardzo ważne, tak, tak, tak. Tak, to prawda. Nie wiedziałem, która to będzie ręka i wtedy, kiedy miałem zamknięte oczy, tak samo to działało bez najmniejszego problemu, bo obawiałem się, myślałem, że może to będzie jakaś samosugestia, czy po prostu będzie wpływał pan Jerzy w jakiś sposób na mnie tym, że będę widział, jak jego dłonie próbują coś zrobić z energią, z moją ręką. No i absolutnie tak samo to działało. Nie było tutaj żadnej różnicy tak naprawdę. No fascynujące, natomiast tak jak wspominam, powtórzę się, przeraziło mnie to ostatnim razem i ja już tak nie bardzo chcę po prostu, bo to już było nieprzyjemne, kiedy ja nie mam wpływu od tak po prostu nie wiadomo dlaczego na to, żeby opuścić moją rękę, która wisi w powietrzu. Wie pan, jak ja sobie... Jak ja żałowałem, że ja nie nagrałem tego mojego kolegę operatora, który miał spotkanie z Dynamo i ten Dynamo mu to zrobił, on po prostu naprawdę wśród sceptyków, jakby zrobić taką 10-punktową, tą, wie pan, taką gradację, tak. To on był 11 po prostu.
ale to tak, no, ale nie ma tam żadnego, a w ogóle nie ma nic. Po prostu go wbił w ziemię, facet drżał jak osika i żałowałem tego bardzo, ale bardzo się cieszę, panie Andrzeju, że żeśmy to dzisiaj zrobili i pan się połączył, bo to zupełnie inaczej nawet ten materiał o tej windzie, ludzie będą wiedzieli, że może po prostu są rzeczy na niebie i ziemi, drodzy państwo, które się nie mieszczą w głowie i mieściły się filozofom. No. Panie Robercie, tak. Pan bardzo się zainteresował tym tematem, jak wczoraj żeśmy rozmawiali, jak pana odgłosiłem. Tak. Ja myślę, że po prostu spróbuję jakoś dostosować się do pana czasowo i pana Jerzego, się spotkali w trójkę. Jeśli się pan wyrazi chęć, to spróbowalibyśmy zawsze, żeby pan też poczuł, jak to jest, że tak powiem, jeśli pan oczywiście wyrazi zgodę. Dobrze, jak najbardziej, panie Andrzeju, bardzo chętnie wie pan o tym, że ja jestem otwarty na taką rzecz, chociaż przyznaję, że miałem już kiedyś coś podobnego, dlatego ja podchodzę do tego z taką... Czyli pan w to wierzy, tak? Tak, tak, no bo no wierzy, no ja miałem, no wiem, wierzy, no po prostu, wiecie, ja jeszcze to opowiem, dobrze, bo nie chcę w tej chwili tutaj zajawiać, w każdym razie gwarantuję państwu, że to historia, spróbuję jeszcze, chyba mam jakieś nagrania wideo z tego, co tam wtedy ten człowiek ze mną zrobił. A zrobił coś podobnego jeszcze, ale dobrze. Obiecuję panu, że jak to znajdę, to też panu prześlę. Także panie Andrzeju, pięknie panu dziękuję za połączenie. Bardzo było mi miło. I do następnego zobaczenia wkrótce w takim razie. Cała przyjemność po mojej strony. Dobrego wieczoru życzę panu i państwu przede wszystkim. Wszystkiego dobrego. Gdyby nie pan dzisiaj, to ten materiał nie byłby tak wiarygodny. Proszę mi wierzyć. I tak oczywiście są sceptycy, którzy nie uwierzą, ale... Bez przesady. No. Zachęcam wszystkich pana Jerzego Sączyńskiego, kontakt można znaleźć na pewno w internecie. Przecież można się umówić, zadzwonić. Tak, on mówi, że z każdym to zrobi, bez najmniejszego problemu. No, tak. Tak. Dokładnie. Dobra, rozłączamy się do miłego. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru. Na razie. No tak, ciekawa sprawa, co? Proszę państwa, wy mówicie tam, a ta sugestia to bzdura taka tam lekka. Ja postaram się państwu pokazać dwie rzeczy. Pokazać człowieka, który przesuwa przedmioty. Nie będzie to proste, w Polsce go nie ma, ale poza Polską jest. Tylko musiałbym tam... No, zobaczymy, jak to będzie, ale wybieram się tam do niego już od dawna. I jeszcze mamy też jedną rzecz, drodzy państwo. Mamy osobę, która widzi aurę. I to jest po prostu rewelacja. To jest coś, czego ja naprawdę... Ja na to czekałem. Tylko jak tutaj widzi naprawdę te aury? Nie jest w ogóle znana. Nie jest to osoba, która tam się jakoś udziela, czy coś. Po prostu jej mąż zawiadomił nas o tym. I rozmawiałem z nim bardzo długo i wszystko wskazuje na to, że widzi te aury. No, także słuchajcie, czekają nas bardzo ciekawe wydarzenia i audycje. Dobrze, ja na koniec muszę wam powiedzieć, obiecałem to jednej osobie i muszę to tej osobie dzisiaj o tym wspomnieć. Wiecie państwo, że jak się człowiek zajmuje tak ciekawymi rzeczami, jak ja się zajmuję, to się czasami zdarza, że jest okazja komuś opowiedzieć o tym, kto się tym kompletnie nie interesuje, ani tym się nie zajmuje. I powiem państwu, że Dynamo jest... O, dziękuję, Nathan. Dynamo jest reinkarnacją Messinga. Nie, takich zawodników jest dużo. Takich, aczkolwiek Dynamo naprawdę daleko do Messinga. To przy całym szacunku, ja wiem, że państwo myślicie, że to Messing to był... No tutaj Messing to było, więc to, tutaj to w ogóle nie ma porównania. To wszystkie te numery, które on robił, to on robił tak, jak ten, ale robił kilka rzeczy, których Dynamo sobie z tym nie poradzi. Proszę państwa, miałem taką sytuację, dzisiaj jechałem do bazy Fundacji Nautilus, bo tam miałem sprawę. No i wchodzę do autobusu 521. Jechałem autobusem, bo lubię sobie w autobusie, czy też w pociągu czytać. I taki pan się zainteresował, zobaczył, że ja trzymam książkę, mówi, wie pan, o, może pan tutaj sobie siądzie obok mnie. Ja mówię, dobrze, jasne. A co pan czyta? Ja mówię, wie pan co, czytam coś takiego.
A właśnie, mówię, a jak pan sądzi, o czym czytam książkę? Tak na mnie patrzy, mówi, no pan taki może trochę wysportowany, to może o sporcie. Ja mówię, nie, sport mnie w ogóle nie interesuje. To może pan czyta o polityce? Ja mówię, nie, nie, naprawdę, polityka mnie interesuje, ale nie czytam o polityce. No a o czym pan czyta? Ja mówię, wie pan, o UFO czytam. No, a pan wierzy w takie rzeczy? Ja mówię, no proszę pana, ja się tym zajmuję. I pokazałem mu tę książkę, to jest ta książka, drodzy państwo, to jest książka Martina Wiesengruna o podróży jego na statek obcych. Mam teraz... wiecie państwo, że ja myślę, że ja o tej audycji zrobię oddzielną, o tej sprawie oddzielną audycję. Natomiast tak, po pierwsze, wiem, że ten pan nas słucha. I po drugie, chciałem pana bardzo serdecznie pozdrowić, tak jak obiecałem. Także nie pamiętam pana, nie znam pana imienia, ale wierzę, że się jeszcze spotkamy. Pozostawiłem panu kontakt do siebie i zapytał mnie ten pan, dlaczego ja wierzę akurat w tą historię. I ja powiedziałem, że jest pewna przesłanka w tej książce. Pokażę państwu tą przesłankę. Tak ona wygląda. Państwo nic nie widzicie. O, teraz widzicie, tak? Widzicie ten pojazd? Ci, którzy śledzili audycję jeszcze na kanale Nautilus, który ruszy niebawem, na pewno wiecie, dlaczego twierdzę, że ta książka opowiada prawdziwą historię, niesłychaną historię, i obiecuję, że o tej książce, drodzy państwo, zrobię oddzielną audycję. Ostatnie spojrzenie na to, czy jeszcze czegoś nie zapomniałem, co miałem powiedzieć, ale chyba wszystko. Powiedziałem o tym, że czekam na te 40 tysięcy subskrypcji, wtedy zrobię, drodzy państwo, ten questions and answers. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Będzie ciekawy, już nie mam nadziei, tak się trzeba mówić, będzie ciekawy. A jutro za sprawą Marka i no tutaj Marek mnie zdopingował i dziękuję ci, Marku, bo ja potrzebuję takiego dopingu, jak państwo widzicie, żeby ja sobie muszę po prostu muszę się zdyscyplinować, bo ja mam tyle ciekawych rzeczy do robienia w życiu, że wynajduję sobie 1000 fajnych spraw, żeby się zająć wszystkim, tylko nie robić tych audycji. A tak naprawdę te audycje powinienem robić i będę robił. I jutro będzie o super ważnej sprawie, czyli znakach na ludzkim ciele. I no zobaczymy, o której może, o tej samej porze, 20:30. Kto wie, może się wszystko o tej samej porze zdarzy. Także bardzo państwu dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Będzie też audycja o zdanach, obiecuję, i to naprawdę się zapowiada fantastyczna audycja o zdanach. Naprawdę chcę wam pokazać, drodzy państwo, losy tej historii niebywałej. Pewne też kulisy tej historii. Będzie audycja o bramie, bo tutaj też ktoś zapytał o bramie. Ta historia o bramie jest... Słuchajcie, co ja wam będę mówił? Bądźcie ze mną, wierzcie, nie traćcie nadziei, jak jest jakaś przerwa z tymi audycjami, ale wtedy na przykład ja potrzebuję trochę przerwy, bo ja po prostu w tej chwili nadrabiam bardzo dużo zaległości z różnych dziedzin życia, więc bądźcie tolerancyjni. Pięknie wam dziękuję i do sprawy jeszcze tego przesuwania, to ostatnia już rzecz, którą powiem. Jeżeli państwo... Nie wierzę, że w Polsce jest taka osoba. Ja nie wierzę w to, że jest taka osoba. Ale jeżeli słyszeliście o osobie, która jest w stanie przesunąć na stole paczkę zapałek, nie mówię o paczce papierosów, ona jest cięższa i to jest ciężej, jest gorzej, ale Darek już zna historię z bramą. Tak, tak, ja wiem, Darku, ale nie zdradzaj, o co chodzi przez tą bramą, proszę. To ja państwu tylko, i trzeba przesunąć tą paczkę zapałek na co najmniej metr, tak? I to musimy, to nie jest, że nie może być oszustwo, to bardzo proszę o kontakt ze mną. Taka osoba w Polsce była w czasach, kiedy ja robiłem Nautilusa Radia Z. No ale niestety już nie żyje ta osoba i ona była w stanie to zrobić. Tak, drodzy państwo, i mówię tutaj do tych sceptyków, którzy w to w ogóle nie wierzą, myślą, że takich rzeczy nie ma. Moi drodzy, czeka was wiele zaskoczeń i niespodzianek. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia.